Sylwia Kornas, witam bardzo serdecznie na moim kanale. Kochani, dzisiaj mówimy o manifestacji, jak przyciągnąć, jak zmanifestować tą konkretną osobę. W ogóle, czy to jest w ogóle możliwe? Tak? Ludzie ciągle mi zadają to pytanie, nasi studenci ciągle mi zadają to pytanie, czy to jest w ogóle możliwe? Neville Goddard, bo dzisiaj mówimy o Neville'u, cudownie mówi o tym procesie, tak? Mówi o procesie tworzenia, kreacji, manifestacji, tego naprawdę, czego chcemy w naszym życiu. Pytanie tylko jest, czy to jest naprawdę możliwe, bo to dobrze brzmi, chcemy w to wierzyć, nam się bardzo podoba, to jest bardzo fajny koncept, ale czy to jest w ogóle możliwe? I myślę, że to jest pierwszy, tak naprawdę najważniejszy krok w każdej kreacji. Tak naprawdę uświadomienie sobie podstawowej prawdy i podstawowego prawa, że my cały czas tworzymy, my cały czas kreujemy jako ludzie. Problem niestety jest taki, może nie problem, tylko taki challenge, jest taki, że my przez większość naszego czasu, naszego życia kreujemy rzeczy, doświadczenia, sytuacje nieświadomie. Czyli tak naprawdę my nawet nie wiemy, że to, co się dzieje w naszej rzeczywistości, jest tak naprawdę naszą wewnętrzną kreacją. Czyli zaakceptujmy ten fakt, że my kreujemy cały czas. Robimy to przez już długi okres czasu, niektórzy robią to przez lata, niektórzy przez dekady, niektórzy może nawet przez dziesiątki dekad, ale chodzi o ten koncept, że robimy to cały czas, wszyscy, non-stop, dobra? Czyli to jest taka podstawowa zasada, czy manifestacja, kreacja jest możliwa? Tak, jest możliwa, ponieważ my to robimy non-stop, cały czas. Dobra? Czy jest to takie wyjście z takiego pierwszego założenia, czy kreacja jest możliwa, czy manifestacja jest możliwa, czy my to jesteśmy w stanie zrobić? Absolutnie tak. Tylko tak jak mówię, kluczem będzie zrozumienie, w jaki sposób możemy kreować świadomie w większym okresie czasu, w dłuższym okresie czasu niż nieświadomie. I dzisiaj będziemy mówić o tym, ale nie tylko mówić, będziemy też praktykować, dobra? Bo chcę, żebyście tą wiedzę, ten proces, który dzisiaj dostaniecie, wzięli ze sobą, przetrawili go, jak to się mówi, ale również zaimplementowali go, ćwiczyli, bo tylko w ten sposób możemy się tego nauczyć, tylko w ten sposób możemy wykreować rzeczy, które tak naprawdę chcemy w naszym życiu. Czyli tak, pierwszy stopień. Neville o tym mówi w swoich książkach, w swoich artykułach, w swoich wystąpieniach. Pierwsza rzecz, najważniejsza rzecz. Musicie zdecydować, co dokładnie chcecie. Czyli jaki ten związek? Dlaczego chcecie mieć ten związek? Dlaczego chcecie być w związku z drugą osobą? Tak? I teraz ja, myśląc o związku jako tym moim golu ostatecznym, tak? No nie chcę tylko chodzić na randki, nie chcę tylko być w tym związku takim, no, takim luźnym, tak? Tylko takim moim golem ostatecznym będzie na pewno małżeństwo, tak? Małżeństwo lub taki formalnie zawarty związek długoterminowy z tą osobą, gdzie no, będziemy się wspierać, będziemy się kochać, no będzie to wspaniałe doświadczenie, tak? Czyli to będzie mój gol ostateczny, dlatego Wy musicie również podjąć tą decyzję, jaki ten gol ostateczny będzie, tak? Nie jest dobre i nie jest zalecane przez Neville'a, aby wizualizować, tworzyć sobie coś pomiędzy tym stanem, czy tą rzeczywistością, w której jesteście teraz, a tym golem ostatecznym, czyli na przykład nie jest zalecane przez Neville'a wizualizowanie na zaręczyn, jeżeli Wasz gol ostatecznie będzie bycie w tym długoterminowym związku, albo wizualizowanie sytuacji, gdzie Wasz partner, przyszły partner na przykład poznaje Waszą rodzinę, czy Waszych rodziców, albo wizualizowanie tej randki pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej. Neville mówi o tym, aby już zdecydować, gdzie byśmy ostatecznie chcieli być. Jeżeli uznamy i zaakceptujemy to prawo, ten fakt, że wszystko jest możliwe,
ostatecznie, gdzie chcielibyśmy być. I to wcale nie oznacza, że ten ślub będzie jutro, to małżeństwo już będzie w związku małżeńskim, nie wiem, za 7 dni w przyszłym miesiącu. No na pewno nie. I zaraz w tym wideo wam powiem, dlaczego nie. I dlaczego nawet byśmy tego jako ludzie nie chcieli. Nie chcielibyśmy w taki sposób kreować. Chcemy kreować rzeczy, które będą się manifestowały w naszej rzeczywistości w sposób bardzo naturalny, przyjemny, taki normalny. Nie jest normalne poznanie nowej osoby dzisiaj, a jutro już boom, ślub. To nie jest normalne, tak? To znaczy, no, może dla niektórych ludzi jest, ale dla ogółu niekoniecznie. Dlatego bardzo ważne jest, żeby już dzisiaj sobie tak podjąć tą decyzję, ostatecznie, gdyby wszystko było możliwe i moglibyśmy mieć wszystko, doświadczyć wszystko, gdzie chcielibyśmy być. I tak jak mówię, no w moim przypadku najprawdopodobniej podjęłabym tą decyzję, że chcę być w tym długoterminowym związku, chcę być w związku formalnym, być może w małżeństwie. Czyli pierwszy stopień, pierwszy etap, tak? Neville mówi o tym, bardzo, bardzo, bardzo ważny etap. Podejmijcie decyzję dokładnie, co chcecie, prawda? Drugi stopień, drugi krok. Musimy napisać teraz skrypt, dosłownie skrypt, tak? Czyli fizycznie, słuchajcie, bierzemy kartkę i długopis, notatnik, jakiś tam journal i piszemy sobie, budujemy, kreujemy scenę na papierze najpierw, co chcielibyśmy doświadczyć, jak chcielibyśmy się czuć, kogo chcielibyśmy widzieć, jakiego rodzaju konwersacji, rozmowy chcielibyśmy doświadczyć w momencie, kiedy już ten goal się zmanifestował. Dobra? I bardzo ważna rzecz. Nie tworzymy wizji w momencie manifestacji gola, czyli w tym przypadku, jeżeli ja chcę być w związku małżeńskim, nie tworzę wizji mojego ślubu, tylko tworzę wizję jakiś czas po ślubie. Czyli ten goal już się zmanifestował, to już się stało, ja już jestem po tej materializacji, po tej manifestacji. Czyli w moim przypadku mogę sobie na przykład tworzyć wizję, napisać wizję, pięknie sobie to wszystko opisać na papierze, jak ja bym chciała na przykład doświadczyć momentu mojej pierwszej rocznicy ślubu. Gdzie bym chciała być, tak? Jak bym chciała się czuć, tak? Może byłam na jakichś wakacjach, może mielibyśmy jakiś piękny obiad, cudowny obiad z rodziną, może chciałabym zwizualizować swoje pierwsze święta z moim mężem, z rodziną, tak? To już się wydarzyło. Moja manifestacja już się stała, to już jest fakt, to już jestem po tym fakcie, tak? Czyli tworzymy wizję po osiągnięciu gola, jakiś czas po osiągnięciu gola i znowu, co byśmy chcieli doświadczyć, gdzie byśmy chcieli być, z kim, co byśmy chcieli widzieć, jak byśmy się chcieli czuć, dobra? I teraz tak, na razie to wszystko jest na papierze, my sobie to piszemy, opisujemy sobie tą scenę, ta scena nie musi zawierać zbyt wiele detali, zaraz wam powiem dlaczego. Najważniejsze jest to, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, co tak naprawdę chcielibyśmy doświadczyć, dobra? I pobawmy się trochę, poróbmy trochę tych wizji, może sobie poświęćmy trochę czasu na to, może niekoniecznie jeden dzień, ale parę dni. Tak jak mówię, ten proces manifestacji ma być procesem takim łatwym, przyjemnym, takim lekkim, dobra? Nic nie forsujemy, nic nie próbujemy na siłę, nie zmuszamy się na pewno do tego. To ma być proces naprawdę niesamowity i to ma być proces fantastyczny, lekki i przyjemny, dobra? Kreacja ma być przyjemna, manifestacja ma być przyjemna. Dlatego bawimy się scenarzystów i dobrze by było, żebyśmy również w tej wizji zawarli jakiegoś rodzaju konwersację, jaką chcielibyśmy przeprowadzić z konkretną osobą. Nie martwcie się, ponieważ ja zaraz Wam dam taki przykład dwóch takich wizji, które na pewno nakreślą Wam fajny obraz tego, jak to dokładnie zrobić. Czyli to jest drugi etap. Trzeci etap to jest już etap wizualizacji,
tak? Czyli to już się nie dzieje na kartce, ale tak jakby bierzemy sobie ten skrypt i sobie go czytamy przez trochę, jakieś parę dni, czytamy, zaznajamiamy się z tym, czujemy go, poprawiamy go i w momencie, kiedy jesteście gotowi, wizualizujemy. Jak wizualizujemy? Bardzo prosty sposób, zamykamy oczy, niektórzy też mogą wizualizować z otwartymi oczami. Ja na przykład teraz już wizualizuję cały czas, nawet z otwartymi oczami, więc jak komu łatwiej. Tak naprawdę nie ma jakichś konkretnych reguł tutaj. My tworzymy swoje reguły, więc jeżeli chcecie z otwartymi oczami, proszę bardzo, wizualizujemy z otwartymi oczami. Ale najważniejsze jest to, żeby czuć ten relaks w ciele. Czyli nie wizualizujemy od razu, jak siadamy, czy jak się kładziemy, tylko dajcie sobie ten czas, 5-10 minut na uspokojenie tego ciała, na uspokojenie tego umysłu. Jeżeli mamy mętlik w głowie, jeżeli tych myśli jest bardzo dużo, przeróżnych myśli, dobrych, niezbyt dobrych, myślimy o tym, co się wydarzyło, albo co mamy zrobić, to jest właśnie ten moment, kiedy mamy uspokoić ten umysł. Pozwólcie tym myślom odpłynąć. Dobra, nie musicie wyczyszczać tego umysłu całkowicie, to nie jest ten moment, ale na pewno ten umysł należy uspokoić i to ciało należy uspokoić, dobra? I jak jesteśmy już tam, 5-10 minut, może więcej, może mniej, wszystko zależy od waszych predyspozycji i tego, jak szybko jesteście w stanie wprowadzić się w ten stan takiej relaksacji, uspokojenia, wtedy tworzymy sobie ten obraz, tą wizję tutaj w głowie. Czyli jesteśmy w tej wizji, jesteśmy tam, gdzie chcemy być, tak? Bardzo ważne jest, abyście tworzyli ten obraz z punktu widzenia pierwszej osoby, czyli nie tworzymy sobie żadnych tam obrazów, gdzie coś oglądamy, jak w kinie. To nie ma być wizja, którą wy obserwujecie jako trzecia osoba, jako świadek. Wy jesteście w tej wizji. Czyli jak jesteście w tej wizji, patrzycie na swoje ręce, to są wasze ręce, to są wasze dłonie, to są wasze ramiona, to są wasze stopy, to są wasze nogi. Czyli ja się zawsze śmieję, bo ja sobie zawsze to wyobrażam w taki sposób, że jakbym miała kamerę w głowie. Ja sobie to wszystko po prostu nagrywam, co się wokół mnie dzieje. Jeżeli wam ta sugestia pomoże, możecie sobie również to w ten sposób wyobrazić. Tak jakbyście to wszystko nagrywali przez własne oczy, tak? Czyli jesteśmy tam, doświadczamy tej wizji. To jest nasze doświadczenie i patrzymy na świat przez nasze własne oczy. I teraz tak, bardzo proszę Was, i to jest zalecenie również od Neville'a, abyście tworzyli tą wizję taką krótko, żeby ta scena była taka treściwa, żeby tego tak nie rozciągać w czasie, żeby to było konkretne doświadczenie, konkretna rozmowa, bardzo krótka wizja, 10, może 15 sekund, niektórzy nawet 5-sekundowe wizje tworzą, krótkie, treściwe, od razu idziemy do konkretów i od razu wizualizujemy konkretną sytuację, konkretny taki experience, doświadczenie, nie rozciągamy tego w czasie, to nie ma być taki film długi, to ma być jedna konkretna scena z filmu, dobra? Czyli konkretna, treściwa wizja. I teraz tak, powtarzamy sobie tą wizję na zasadzie loopingu, czyli na zasadzie odtwarzania tej wizji ciągle w naszej głowie do momentu, kiedy nie osiągniemy stanu, kiedy będziemy się czuć usatysfakcjonowani. Wiecie, co mam na myśli, prawda? Musi być taka satysfakcja. Neville używa tutaj słowa thrill, czyli taki mieć uczucie dreszczyku, takie uczucie satysfakcji, że to już się stało, to już się wykonało. Mamy mieć uczucie, że wizualizujemy tak naprawdę coś, co się już wydarzyło w przeszłości, a nie coś, co dopiero się wydarzy. Czyli tak jakbyśmy odtwarzali pewnego rodzaju pamięć z wydarzenia, które już doświadczyliśmy.
Dobra? I teraz tak. Dam Wam przykład, w jaki sposób to zrobić, żebyście zrozumieli sobie ten proces i łatwiej dla Was będzie też tworzyć Wasze wizje. Czyli trzymajmy się tego jednego przykładu, dajmy na to, że moim celem jest zmanifestowanie męża. Tak? To jest mój ostateczny cel, chcę być mężatką, chcę zmanifestować tą idealną osobę, tego idealnego partnera na życie. Oczywiście będę sobie wizualizować być może rocznicę mojego ślubu, tak? Albo moje pierwsze święta z mężem, ja jako żona, tak? Będąc już w tym związku szczęśliwym. Dajmy na to, że zwizualizuję sobie święta, a być może nawet rocznica ślubu będzie przypadała w święta Bożego Narodzenia, więc możemy połączyć nawet te dwa elementy w tej wizji. No i co? Możemy, ja chcę sobie wyobrazić, że jestem tam, w tym pokoju moim, tak, w łóżku, leżę sobie wieczorem, mogę nawet słyszeć gdzieś tam w tle grające kolędy, leżę sobie na łóżku i widzę w tej mojej wizji, widzę to moje ciało, że ja po prostu leżę sobie, odpoczywam na łóżku i obok mnie jest druga osoba, leży druga osoba, my trzymamy się za ręce i widzimy te obrączki na naszych dłoniach, na naszych palcach tak naprawdę. To znaczy, że ja wcale nie muszę widzieć głowy tej osoby, ja wcale nie muszę widzieć całej postury tej osoby. Dla mnie najważniejsze jest, aby zobaczyć tę obrączkę na moim palcu. I ten moment, kiedy moja dłoń dotyka dłoni mojego partnera, mojego męża. I w momencie, kiedy ja to widzę, tak, czuję satysfakcję. Czuję taki ten thrill, taki ten dreszczyk, to spełnienie, że to już się wydarzyło. Jestem mężatką, tak? Celem wcale nie jest tutaj skakanie z ekscytacji i bycie nie wiadomo jak podekscytowanym. Celem w tej wizualizacji jest osiągnięcie tego stanu satysfakcji. Ja już jestem usatysfakcjonowana, ponieważ to się wydarzyło. Ja już jestem w tym związku. Mam męża. Jesteśmy rok po ślubie. To jest nasza rocznica ślubu. I w tej wizji wizualizuję sobie i słyszę, że mówię do mojego męża: jestem niesamowicie szczęśliwa, że jesteśmy małżeństwem i dzisiaj jest nasza rocznica ślubu. Pierwsza rocznica ślubu. Jestem tak szczęśliwa, tak? I słyszę, jak ta osoba, mój mąż, potwierdza to do mnie, tak? Czyli on mówi: faktycznie, to jest niesamowite, jesteśmy małżeństwem, fantastycznie. I ja znowu potwierdzam jeszcze raz do niego: tak, jesteśmy małżeństwem i jesteśmy przeszczęśliwi. I koniec wizji. I to będzie koniec wizji. Wizja będzie bardzo krótka, bardzo treściwa. I w tej wizji ta osoba poprzez konwersację, którą z nią prowadzę, tak, rozmowę, którą z nią prowadzę, ona mi potwierdzi: tak, to się wydarzyło. To jest realne. To już jest nasza rzeczywistość. Widzicie, jak łatwo skonstruować tą wizję, jak ta wizja może być bardzo treściwa, bardzo konkretna. Nie musimy tworzyć tutaj nie wiadomo jak długiego filmu. Ta wizja będzie maksymalnie 10-sekundowa, może 15-sekundowa, może nawet 5-sekundowa. Tak naprawdę decyzja, jak długo chcecie być w tej wizji, zależy od Was. Musicie być bardzo ostrożni, ponieważ im dłuższa wizja, tym większe prawdopodobieństwo, że nasz logiczny umysł będzie chciał tam wrzucić swoje 5 groszy przysłowiowe, a tego na pewno nie chcemy. Nie chcemy używać naszej logiki w trakcie kreowania i doświadczania tej wizji. Nie chcemy zapraszać naszego logicznego umysłu w ten proces kreacji, bo ten umysł logiczny zaraz wtrąci swoje 5 groszy i to będzie coś na zasadzie: to nie jest prawdziwe, ale ty nie zasługujesz na to, ale to jest w ogóle niemożliwe do zmanifestowania, ale nikt cię nie pokocha, albo ty nigdy nie zasługujesz, nie będziesz zasługiwać na
takiego wspaniałego mężczyznę, albo pamiętasz twoją przeszłość, twoje poprzednie związki, czy naprawdę jest możliwość zmanifestowania takiego romantycznego związku, przyciągnięcia, zmanifestowania osoby, która będzie cię kochała bezwarunkowo, nie będzie cię zdradzała i tak dalej, i tak dalej. Nie chcemy, na pewno nie chcemy zapraszać tego logicznego umysłu, tego tak zwanego Frankensteina, tak? Który będzie chciał namieszać wizji, który będzie chciał zastopować wizję, który będzie chciał bardzo logicznie wytłumaczyć, co jest możliwe, co jest dla nas niemożliwe. Jeżeli naprawdę chcecie kreować, a wiem, że chcecie, nie używajcie logiki. Logika nigdy nie pomoże w tym procesie kreacji i manifestacji. I to wszystko. I to wszystko. Czyli zamykamy oczy, wizualizujemy dokładnie to, co chcemy, ten ostateczny gol, nic po środku, ostateczny gol. To już się wydarzyło, jakiś czas już jesteśmy po doświadczeniu manifestacji tego gola w naszej rzeczywistości. Dobra? I teraz tak, wszystko ma się dziać w pierwszej osobie. Słuchajcie, to jest niesamowicie ważne, żebyście widzieli tą swoją rzeczywistość poprzez własne oczy. Jesteście w wizji, nie obserwujecie jej, jesteście w niej fizycznie, tak? To jest to prawdziwe doświadczenie, tak? I teraz tak, bardzo ważne jest po, jak już wizualizujecie, czujecie ten thrill, ten dreszczyk emocji, tą satysfakcję, osiągnęliście ten stan, kiedy wy już wiecie, że to się wydarzyło, tak? Że to już się stało, kreacja się skończyła, tak? Może nie możemy tego jeszcze fizycznie doświadczyć w naszej rzeczywistości, ale wewnętrznie wiemy, że tak jakby zasadziliśmy to ziarenko w tej cudownej przestrzeni naszego umysłu podświadomego i oczywiście my to nazywamy, Neville Goddard mówi o tej przestrzeni consciousness, o tej świadomości całego universe, tak? Całego wszechświata. Czyli w momencie, kiedy dokładnie, puszczamy tą wizję, tak, wizualizujemy, jesteśmy usatysfakcjonowani, mamy ten uczucie takiego thrill, tego dreszczyk emocji, puszczamy to i w tym momencie, jaki jest następny krok? Zrobiliśmy nasz krok. Co więcej możemy zrobić? Słuchajcie, po już samym procesie wizualizacji, gwarantuję Wam, że jeżeli zrobiliście to prawidłowo, czyli zasadziliście to ziarenko w umyśle tej niesamowitej świadomości, umyśle całego universe, tak? Wcześniej czy później, w przeciągu następnych 24, 48, maksymalnie w przeciągu następnych 14 dni, o tym mówi Neville, powinniśmy zauważać pewnego rodzaju sygnały. Sygnały, które nam potwierdzą, takie znaki w naszej rzeczywistości, które nam potwierdzą, że nasz gol już się przybliża do nas. Czyli dam Wam przykład. Może się okazać, że chcecie zmanifestować na przykład bycie z osobą, z którą już na przykład byliście, tak, w związku i bardzo Wam zależy na tym, żeby nadal ten związek kontynuować. A z jakiegoś powodu już nie utrzymujecie kontaktu z tą osobą, może nawet nie jesteście w związku z tą osobą na dzień dzisiejszy. Jeżeli zwizualizujecie ten proces prawidłowo i zasiejecie to ziarenko prawidłowo, być może ta osoba wyśle Wam jakąś wiadomość, jutro, tak? Ale to nie będzie wiadomość z propozycją małżeństwa od razu. To będzie bardzo krótka wiadomość na zasadzie, no hej, długo się nie odzywałem, nie odzywałam, myślałam o tobie, co u ciebie słychać? To będzie bardzo taka krótka, treściwa wiadomość, która nie będzie zawierała w sobie esencji tego ostatecznego gola, tego, co my tak naprawdę chcemy doświadczyć. I teraz my, wiedząc, że ten gol już jest, tak? Co my robimy? Odpowiadamy na tą wiadomość. Nie oczekujemy od razu propozycji małżeństwa jutro. My wiemy, że universe, że ta,
ta świadomość tego wszechświata, nasza podświadomość zbuduje, ja uwielbiam, jak Neville o tym mówi, zbuduje te mosty dla nas, mosty, które będą się ze sobą łączyć, które ostatecznie pozwolą nam osiągnąć ten ultimate goal, ten goal ostateczny, czyli to małżeństwo, tak? W moim przypadku małżeństwo. I teraz najważniejsze w tym procesie będzie zaakceptowanie faktu, że te mosty tych opportunities, tych możliwości, tych sytuacji, tych wszystkich sytuacji, tych wszystkich doświadczeń, tak? One będą się pojawiały w naszej rzeczywistości w sposób bardzo naturalny, w sposób bardzo normalny. Czyli ta wiadomość, którą możemy dostać jutro, pojutrze, to będzie coś normalnego, naturalnego, tak? Czyli nagle, jak ktoś nam będzie próbował wysłać wiadomość przez Facebooka, przez Instagram, może maila, może wiadomość głosową, może przez WhatsAppa, może będziemy szli ulicą i skręcimy nie w prawo, tylko w lewo i bum, napotkamy na tą osobę, albo będziemy robić zakupy gdzieś w jakimś miejscu i bum, ta osoba tam będzie i zaczniemy z nią, z tą osobą rozmawiać, ta osoba zaprosi nas na kawę i my oczywiście pójdziemy na tą kawę i po tej kawie będzie kolejna randka i kolejne spotkanie i w międzyczasie będą może dwie albo trzy jakieś ogromne sprzeczki, ale później znowu się pogodzimy i później będzie kolejny etap poznawania rodziny, później będą zaręczyny i ślub. Widzicie, jak ten proces manifestacji powinien następować w taki łagodny, naturalny, normalny sposób. To nie znaczy, że manifestacja zawsze ma być taka instant, ma się wydarzyć zaraz, teraz, już, w tym momencie. Nie, ale my wiemy, dokąd idziemy. My wiemy, że zasialiśmy to ziarenko naszego gola w umyśle universe, i universe wcześniej czy później nam dostarczy te możliwości zbudowania tych mostów. On Neville mówi o tych mostach non-stop. I on mówi, to się stanie w naturalny sposób. Być może pójdziesz na spacer z koleżanką, z kolegą, tak? I nagle, nie wiadomo z jakiego powodu, skręcisz w prawo. Po prostu twoja intuicja będzie cię kierowała, będzie cię popychała do działania w ten sposób. Skręcisz w lewo, pójdziesz prosto, nagle się zatrzymasz, może się cofniesz, nie wiadomo z jakiego powodu. I nagle doświadczysz takiego uczucia, że bardzo chcesz się napić kawy, pójdziesz do tego Starbucksa, kupisz tą kawę i w kolejce, zgadnij co, będzie twój przyszły mąż. Zaczniecie rozmawiać. To się wydarzy w sposób bardzo naturalny, w sposób bardzo taki normalny dla nas ludzi. I tak powinno się manifestować, tak powinno się tworzyć te mosty pomiędzy nami, a pomiędzy tym naszym golem ostatecznym, naszą tą ostateczną manifestacją. Kochani, taki jest proces. To jest bardzo proste. Nie zawsze łatwe do zaimplementowania, bo musimy ćwiczyć, ale właśnie tu jest klucz. Ćwiczmy, praktykujmy, dobra? W ten sposób zbudujmy takie poczucie, że zaczniemy wierzyć w ten proces bardziej i bardziej i bardziej. W ten sposób zbudujemy tą silną wiarę w to, że tak naprawdę jest to dla nas możliwe, że mamy ten power w sobie, że mamy te umiejętności, że tak naprawdę to my tworzymy nasze doświadczenia i naszą tutaj ten świat 3D. Pamiętajcie o tym, że w momencie, kiedy puszczacie to ziarenko, kiedy już wizualizujecie, kiedy już wiecie, że to się stało, puśćcie tą obsesję. Nie myślcie o tym zbyt dużo, dobra? Puśćcie to. Jeżeli do czegoś jesteście tak bardzo przywiązani, ten wszechświat, ta świadomość, nie ma za bardzo okazji, żeby popracować nad tym golem.
Tak? Pamiętajmy o tym, jeżeli coś bardzo, jesteśmy czegoś bardzo przywiązani, nie ma możliwości oddania tego w ręce Universe i wtedy Universe nie za bardzo może nam pomóc, bo my za bardzo jesteśmy przywiązani do tego, zespoleni z tym naszym, golem. Dlatego ważne jest, żeby powiedzieć, dobra, to jest to, co ja chcę, oddaję w Twoje ręce, a Ty Universe mi wszystko zorganizujesz. Ty, Universe, mi wszystko pomożesz zbudować, bo tak naprawdę my będziemy szli po tych mostach i my będziemy doświadczać tego niesamowicie pięknego procesu kreacji, ale musimy to oddać w ręce Universe, musimy puścić to ziarenko. Ziarenko nigdy nie urośnie, tak? Jeżeli nie puścimy go i nie zaufamy tak naprawdę, że wcześniej czy później urośnie, wcześniej czy później wykiełkuje, wcześniej czy później da owoc, tylko tak jak mówię, musimy wierzyć i musimy to zrobić w ten sposób. Kochani, mam nadzieję, że proces jest dla Was bardzo jasny i klarowny. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, proszę, piszcie. Bardzo chętnie dzielcie się swoimi tutaj sukcesami w manifestacji Waszych cudownych partnerów, Waszych cudownych związków. Ja myślę, że więcej na tym kanale będziemy mówić o manifestacji, o Neville'u. Myślę, że będziecie mieć mnóstwo pytań, na które ja chętnie odpowiem. Ja jestem w tym procesie bardzo długo, wierzę w manifestację bezwzględnie, bezgranicznie, manifestuję non-stop, już bardziej świadomie niż nieświadomie, chociaż jeszcze czasami zdarzają się takie manifestacje, które nie są do końca przemyślane, ale no klucz tkwi tutaj w praktyce, praktyka, 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 czyli pamiętajcie, fajnie jest wiedzieć, fajnie jest mieć ten knowledge ogólny, ale myślę, że cały tutaj klucz tkwi w tworzeniu, w implementacji, w robieniu, tak? I myślę, że to jest najlepszy sposób, w jaki możecie sobie udowodnić, że tak naprawdę macie ten power i ta wyobraźnia i ta nasza moc, ta nasza moc, którą mamy w postaci właśnie wizualizowania, w postaci posiadania tej imagination, ona na pewno Was zaskoczy, ale potwierdzicie sobie to poprzez praktykę, dobra? Mam nadzieję, że dużo się nauczyliście, mam nadzieję, że będziecie praktykować, będziecie tworzyć. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, komentujcie. Jeżeli będziecie mieć jakieś fajne manifestacje i success stories, jak najbardziej piszcie i dzielcie się, bo to naprawdę fajnie wpłynie na innych i da taki, myślę, że taki encouragement, taki fajny boost, aby inni również w ten sposób kreowali. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia i pamiętajcie, kim jesteście i pamiętajcie, jak niesamowitą moc macie w sobie. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa, pa.